Po trzeciej w nocy poinformowano o dziwnych działaniach żołnierzy rosyjskich, o jakichś prowokacjach na granicy pomiędzy Krymem zajętym przez Rosję okupowanym, a resztą Ukrainy zarządzaną przez rząd ukraiński. O 3:45 prezydent Rosji Władimir Putin wygłosił przemówienie mówiące o ataku na Ukrainę. Powiedział, że to specjalna operacja wojskowa, która ma nieść pomoc wschodniej Ukrainie i generalnie Rosja chce zaprowadzić pokój. A także mówił o tym, że trzeba zatrzymać Ukrainę, która chce się zbroić w broń jądrową. Oczywiście to kłamliwy pretekst, by zaatakować Ukrainę. Pierwsze ataki rakietowe na Ukrainę miały miejsce o godzinie 4:09, w Kijowie o 4:18. Około 5:00 wojska rosyjskie wkroczyły na Ukrainę z kierunku Białorusi, Rosji i Krymu. Obecnie drogi wyjazdowe z Kijowa na zachód są zakorkowane. Pokazują to również mapy Google. Wielu mieszkańców Kijowa schroniło się na stacjach metra. Niektórzy mówią, że wyjeżdżają tylko na kilka dni, inni mówią wprost: uciekamy do Polski. Polska zapowiedziała, że będzie wysyłać na Ukrainę potrzebny im sprzęt do obrony państwa oraz przyjmie uchodźców. W ciągu kilku godzin możemy spodziewać się dużej fali Ukraińców na granicy z Polską. Ukraina podała informację, że na chwilę obecną straty rosyjskie to 6 zestrzelonych samolotów i 50 rosyjskich żołnierzy, którzy odeszli na tamten świat. Ta mapa przedstawia aktualnie, gdzie doszło do jakiegoś wybuchu. Niekoniecznie musiałby to być atak rakietowy, ale to mogło być też działanie prorosyjskich działaczy i po prostu wybuch naziemny. Rząd ukraiński poinformował, że od samego rana trwają ataki na Ukrainę w cyberprzestrzeni, ta jednak się broni. Obecne ofiary Ukrainy to około 40 żołnierzy ukraińskich, a we wcześniejszych porannych nalotach rosyjskich zginęło około 20 cywilów. Na chwilę obecną wojska rosyjskie znajdują się tutaj w tych obwodach. Rosjanie są blokowani przez wojska Ukrainy. Rząd Ukrainy przekazał, że ten pierwszy z dziś atak Rosji był nieudolny, że pomimo tego, że wysłali rakiety, to zniszczenia są niewielkie. Ukraina również zerwała stosunki dyplomatyczne z Rosją. W Polsce odbywają się manifestacje wiece wspierające Ukrainę i antyrosyjskie. Wiele państw i organizacji, w tym choćby Unia Europejska, zapowiedziały, że jeszcze dzisiaj zostaną przygotowane najsilniejsze sankcje na Rosję w historii. Ukraina zamknęła swoją przestrzeń powietrzną, samoloty latają naokoło, pomijając Ukrainę. Polska, jak i wiele innych państw, zaapelowały do swoich obywateli o natychmiastowe opuszczenie terytorium Ukrainy. Te widoki oczywiście są strasznie przykre, ale po pierwsze, Ukraina nie upadła. Ukraina się zawzięcie broni. Teraz nie da się przewidzieć, jak będzie wyglądała ta sytuacja na Ukrainie, jak będzie zachowywać się Rosja. Polska jest bezpieczna.